1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Największy taki zryw niepodległościowy na świecie. Żołnierze Armii Krajowej i cywile przez 63 dni walczyli z niemieckim okupantem. 63 dni chwały. Specjalnie w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina W, dzień po dniu, tylko w Polonia FM. Czyta dla Was Karol Kami Peruta. września, o świcie, bez wcześniejszego strzału artyleryjskiego. Wykorzystując zaskoczenie, nieprzyjaciel obsadza duży blok spółdzielni Zgoda przy ulicy Słowackiego na Żoliborzu. Po silnym przygotowaniu ogniowym rusza dalsze natarcie wroga na ulicę Słowackiego i Gdańską oraz placu Wilsona. Powstańcy nawiązują łączność z pierwszą armią Wojska Polskiego. W godzinach popołudniowych ma nastąpić ewakuacja pontonami oddziałów powstańczych na prawy brzeg Wisły. Na rozkaz dowódcy, podpułkownika Mieczysława Niedzielskiego, pseudonim Żywiciel, oddziały AK rozpoczynają odwrót ku Wiśle. Z powodu złych warunków atmosferycznych przeprawa przez rzekę musi być odłożona. Akcja przebijania się powstańców zostaje przerwana. Do południa toczą się zacięte walki o poszczególne domy w dolnym odcinku ulicy Mickiewicza i ulicy Krasińskiego. Pułkownik Karol Ziemski, pseudonim Wachnowski, i porucznik Jerzy Kamiński, pseudonim Ścibor, prowadzą z rozkazu generała Bora pertraktację z generałem Erichem von den Bachem, a potem z dowódcą 19. Dywizji Parcernej w sprawie zaprzestania dalszych działań bojowych na Żoliborzu. O godzinie 17 do podpułkownika Żywiciela przybywa z warunkami kapitulacji pułkownik Wachnowski. Około godziny 18 Żoliborz kapituluje. Do godziny 23 oddziały AK składają broń, a następnie przechodzą pod eskortą niemiecką na teren Pionier Parku na Powiązkach. Polscy parlamentariusze prowadzą w siedzibie generała von den Bacha w Ożarowie pertraktację w sprawie ewakuacji ludności cywilnej ze Śródmieścia. Uzyskują zgodę na zawieszenie broni w dniach 1 i 2 października od godziny 5 do godziny 19. Strona niemiecka wyznacza 5 punktów. U zachodnich wylotów ulic Grzybowskiej, Pańskiej, Piusa i Śniadeckich. Przy Politechnice oraz Alejach Jerozolimskich, którymi ludność cywilna ma opuścić miasto. W Londynie, po dymisji generała Kazimierza Soskowskiego, prezydent Władysław Raczkiewicz mianuje generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bor, naczelnym wozem Polskich Sił Zbrojnych. Cześć i chwała bohaterom. Z karty kalendarza Muzeum Powstania Warszawskiego czytał Karol Kami Peruta dla Polonia FM.